My, kobiety, umiemy być zaradne. Zawsze coś zorganizujemy, zaplanujemy, zrobimy. I tak w kółko. Ale w ten sposób możesz odstraszyć mężczyzn idealnych do związku. Dziś opowiem Ci, dlaczego nie warto przyjmować inicjatywy w relacjach z mężczyznami. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od Samotności do Miłości. W którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy. My, kobiety, mamy jakoś tak, że chętnie przyjmujemy inicjatywę. My wszystko zorganizujemy, zaplanujemy, weźmiemy na siebie, jesteśmy takie siłaczki. Często to mamy po naszych mamach, które też rządziły w domu, które brały na siebie całą odpowiedzialność, zwalniając z niej mężczyzn. Ale ta droga nie jest dobra ani w randkowaniu, ani w małżeństwie. W randkowaniu, jeżeli przyjmujesz inicjatywę, to narażasz się na dwie, na trzy w gruncie rzeczy sytuacje. Po pierwsze, jeżeli jest to mężczyzna, który jest dojrzały, który jest gotowy do związku na tu i teraz i który chce być mężczyzną, a nie synkiem, to on odejdzie, bo to on chce przewodzić. Druga opcja, która cię czeka, to że jeżeli zostanie, może się okazać chłopcem, który szuka zastępczej mamusi, czyli kobiety, która nim pokieruje, która pozwoli mu trwać w bierności nie rozwijać się. I wiesz, nawet jeżeli trafisz na mężczyznę, który nie jest ideałem, bo któż z nas jest, który może mieć skłonności do takiej biernej postawy, ale ty nie będziesz brała na siebie odpowiedzialności, to jak mu będzie zależeć, jeżeli będziesz go zachęcać mądrze, to on zacznie się w tym rozwijać i wzrastać. No ale podstawą to. Do wzrostu dla niego jest to, że ty się wycofasz i ty nie będziesz brała inicjatywy. Czyli na przykład on chce, chce się z tobą spotkać, zaprasza cię na randkę i mówi, jak cię chciałabyś się spotkać. I oczywiście ty możesz powiedzieć: No, chciałabym pójść tu i tu. Okej, okay, raz. I może to powiedzieć, no i niech on to zorganizuje. Albo możesz jeszcze więcej mu oddać inicjatywy i powiedzieć, wiesz co? Nie wiem, z chęcią bym poszła powiedz, ogólnie, na przykład poszłabym na spacer, poszłabym do kawiarni, zjadłabym coś, wybrała się do teatru, kina itd. Może coś znajdziesz ciekawego i przerzucasz na niego odpowiedzialność. Wtedy, jeżeli mężczyzna rokuje, czyli jest gotowy brać odpowiedzialność, podejmować wyzwania. To on się tym zajmie. Może do Ciebie wrócić na przykład z dwiema propozycjami i powiedzieć: wolisz pójść tu czy tu i wtedy oczywiście sobie wybierz. Ale nie rób takiej sytuacji, że on mówi, a spotkamy się, to może gdzieś pójdziemy, a powiesz, tak, tak, wiesz, co ja zorganizuję kupię bilety do teatru na koncert, czy gdzieś, i bierzesz to wszystko na siebie. Bo wtedy on będzie utwierdzał się w swojej bierności. A życie z takim mężczyzną, a później też, gdy są dzieci, jest bardzo męczące. A trzecia sytuacja, na którą się narażasz, to to, że będziesz z mężczyzną, który będzie cię po prostu wykorzystywał, że on mógłby wziąć tą inicjatywę i doskonale sobie z tego zdaje sprawę, ale jest wygodny. I będzie do ciebie coraz więcej przerzucał i będzie takim przysłowiowym misiem na kanapie. Czyli to ty będziesz o wszystko zabiegać, wszystko organizować, wszystko będzie na twojej głowie, on będzie sobie brał to, co mu podasz pod nos. Zatem przejmowanie inicjatywy w relacjach z mężczyznami nie jest fajne. Lepiej odpuść, zgódź się na taką niewiadomą, czyli puść tą kontrolę i zobacz, co on ci proponuje. Zobacz, gdzie on cię zaprasza. To też pozwoli ci poszerzyć horyzonty i doświadczyć nowych rzeczy. Ja byłam na przykład zapraszana na, na trening kapuery mimo że ja naprawdę nie jestem typem sportowca, a sztuki walki to już zupełnie nie mój klimat. Kiedyś byłam też dzięki Dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak slam poetycki czy milongi. Bycie otwartym na nowości, puszczenie kontroli może bardzo ubogacić Twoje życie. I też pomoże Ci wybrać mężczyznę, który jest gotów przejmować inicjatywę, który jest gotów brać odpowiedzialność, a to są bardzo ważne cechy w małżeństwie. Powodzenia! Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczynimy ten świat mniej samotnym miejscem.